Dzień dobry, kochani. Nazywam się Tomasz Dorożała i chciałbym pokrótce się przedstawić. Jesteśmy ze wspólnoty niereligijnej Ogień Przebudzenia i chcielibyśmy dzisiaj przedstawić wam, kochani, kilka świadectw ludzi, którzy doświadczyli Pana Jezusa Chrystusa w swoim życiu i doświadczają Go codziennie. I ten nowy Pan Jezus, człowiek, Bóg, który zmartwychwstał, zmienił ich życie radykalnie, w tym i moje. Kochani, dzisiaj chcielibyśmy wam powiedzieć o żywym Bogu, który żyje, który działa i który jest tutaj. Kochani, nie chcemy mówić dzisiaj o religii, ale chcemy mówić wam o żywym Bogu. Chcemy powiedzieć wam, jak bardzo jesteście kochani i z tej miłości, jak bardzo można wtedy żyć z Bogiem w bliskiej relacji. Ponieważ zauważyłem, że religia robi coś takiego z człowiekiem, że czuje się daleko od Boga. Czuje się, że jak nie chodzi do kościoła w niedzielę, to że grzeszy. Czuje się, że jak czegoś tam nie wykonuje, nie jest idealny, to grzeszy. I cały czas grzeszy. I wyobrażamy sobie tego naszego Boga jako takiego starego dziadka siedzącego na tronie. I ja się wcale nie dziwię, że nie mamy z Nim bliskiej relacji. Ale kochani, tak nie jest. Biblia mówi nam, że Bóg jest Ojcem miłości. I kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami, On wysłał Jezusa Chrystusa na krzyż 2000 lat temu, który umarł i zmartwychwstał. I On oddał za nas swoje życie. I Jezus Chrystus nie był katolikiem. Jezus Chrystus nie był protestantem. Jezus Chrystus nie był żadną instytucją religijną. Nie był Świadkiem Jehowy. Ale On jest Bogiem i jest Synem Bożym. I kochani, On powiedział, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał żywot wieczny. Nie każdy, kto jest katolikiem, nie każdy, kto jest protestantem, nie każdy, kto jest Świadkiem Jehowy, ale każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Więc my dzisiaj nie przyszliśmy tutaj was namawiać do wstąpienia do czegokolwiek, ale przyszliśmy się podzielić dobrą nowiną, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jezus Chrystus działa i chcielibyśmy też tutaj modlić się o chorych. Jeżeli masz problem ze zdrowiem, jeżeli masz jakiś problem, to możesz za darmo tutaj przyjść do nas. Będziemy się modlić o was. Będziemy się modlić o osoby w potrzebie. Takie małe świadectwo teraz z niedzieli. Mój kolega miał bóle żołądka i gorączkę 39,8 stopnia. I 4 dni to już trwało czy więcej i nie chodził już do pracy przez to. Pojechałem do niego do domu, położyłem na niego ręce, pomodliłem się i za 5 minut miałem telefon zwrotny do mojej żony i powiedział, że został całkowicie uzdrowiony i jest teraz już na dworze. Więc kochani, Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał. On też uzdrawia chorych i dzisiaj przez ręce swoich ludzi. On też chce was dzisiaj pobłogosławić, więc kochani, otwórzcie swoje serca, naprawdę, bo nie jesteśmy żadnymi sekciarzami, którzy chcą was, nie wiem, przekonać do czegokolwiek, ale jesteśmy ludźmi, którzy zostali ogarnięci przez tego Boga i nie mamy zgody na tą fałszywą religię, jakąkolwiek religię, że sobie robimy z Boga jakiegoś po prostu uzurpatora albo kogoś, kto jest przeciwko nam, albo robimy z Boga jakieś rzeczy w stylu Święty Krzysztof mi pomoże gdzieś tam, jak jestem kierowcą, albo inne dziwne rzeczy, inni patroni. Kochani, te wszystkie rzeczy wywodzą się z kultu pogańskiego. Tak samo mają inni ludzie, jak modlą się do bożków Shiva i innych bożków. Ale tak nie musi być. Jezus Chrystus wystarczy jako twoja ochrona. Nie potrzebujesz Świętego Krzysztofa, nie potrzebujesz Marii z Magdaleny i nie potrzebujesz innych świętych. Nie potrzebujesz nikogo innego prócz Jezusa Chrystusa. Kochani, ja wiem, że to może być oburzające dla niektórych z was, ale kochani, ja nie mam zgody na to, bo to jest tak samo przejęte, jak są rzeczy, jak byłem małym dzieckiem i miałem 7 lat, to szukałem na szczęście czterolistej koniczyny i szukałem też na szczęście podkowy. I tak samo mamy tych różnych tam świętych i tak samo mamy różnych ochroniarzy, ale kochani, jest jeden ochroniarz. Jego imię to Jezus Chrystus, Król Królów, Pan Panów i On wyzwolił mnie z tego, że kiedy bałem się czasami 7 lat temu, bałem się po prostu witać kolegów przez próg, tak? Trzeba było odpukać czasami w niemalowane. Trzeba było czasami różne rzeczy robić. Niektórzy ludzie mówią, że nie siedź na skraju stołu, bo nie będziesz miał żony. Sorry, ale mam żonę i siedziałem na skraju stołu. Nie będę niewolnikiem takich rzeczy. Nie będę niewolnikiem wisiorków. Nie będę niewolnikiem nawet samego krzyża Jezusa. Nie będę niewolnikiem tych symbolicznych rzeczy, które nie są... One są niczym w porównaniu do tego, kim jest Bóg.
One w ogóle nie mają mocy. Jezus Chrystus ma moc. I kiedy 7 lat temu poznałem żywego Boga, skończyłem z tymi innymi pierdołami, skończyłem z tymi rzeczami, skończyłem być w niewoli, skończyłem być w niewoli tego, że jak nie wezmę krzyża, to jakiś pech mnie spotka. Skończyłem być w niewoli, że jak, nie wiem, nie będę miał podkowy w domu zawieszonej albo na samochodzie, to pech mnie spotka. Nie potrzebuję fortuny na szczęście. Jezus Chrystus stał się moim szczęściem. I 7 lat temu, kiedy ja doznałem rozwód, kiedy ja byłem na dnie, kiedy doświadczyłem bardzo dużo rzeczy nieprzyjemnych, chciałem się zabić, straciłem radość życia, straciłem nadzieję i, kochani, odzyskałem ją dzięki Jezusowi Chrystusowi. On mnie podniósł, On mnie wyrwał, On powiedział, że mnie kocha, On mnie uzdrowił, On dał mi żonę, mam dzisiaj żonę, pobraliśmy się w marcu, On ułożył moje życie, mam dzisiaj dobrą pracę, bo to jest żywy Bóg. On powiedział do mnie, że będzie mi układał życie, ponieważ On będzie mówił do mnie, a ja będę to wykonywał, jeżeli będę chciał oczywiście, i poszedłem za tym, co On do mnie mówił, i moje życie od 7 lat jest całkiem innym życiem. Zostałem uzdrowiony z rwy kulszowej. Różne rzeczy mnie spotkały. I, kochani, tutaj są też ludzie, których żywy Bóg dotknął swoim zmartwychwstałym duchem. I, kochani, oni opowiedzą wam też swoje krótkie świadectwo na ten temat. Zachęcamy was dzisiaj do tego, byście przyszli i pojednali się z Jezusem Chrystusem. Nie z religią, nie w niedzielę do kościoła, nie paciorki, nie takie rzeczy, ale, kochani, prawdziwie, szczerze z serca wyznali Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bo ja byłem dobrym katolikiem, ja byłem dobrym wierzącym, że tak to nazwę. Chodziłem czasami do kościoła, czasami nie chodziłem, zależy, który okres czasu bierzemy. I to mi nic nie dało. Cały czas i tak miałem pod górkę, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby być człowiekiem religijnym, ale chodzi o to, by się pojednać z prawdziwym Bogiem, by zacząć czytać Biblię, która się kurzy, i by zobaczyć, jakie jest serce Boga do nas, i wtedy, kochani, całe życie nam się zmieni. Dlatego polecam otworzyć swoje serca i posłuchać tych świadectw. Jeżeli was to dotyka, to podejdźcie do nas blisko, nie bójcie się, i też możecie poprosić o modlitwę, możecie poprosić o różne rzeczy. Nie będziemy za to brali pieniędzy, nie będziemy chcieli nic w zamian, ponieważ kochamy was i jesteśmy tutaj dla was. Dziękuję.